Witam was wszystkich serdecznie, ja jestem Sarcza, oto przed wami 110. już odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jesteśmy w Kaer Morhen. Geralt po ostatniej wiedźmińskiej popijawie musi się zabrać już za bardziej istotne rzeczy, mianowicie przygotowujemy się do odczarowania Umy. Dlatego też musimy teraz zebrać niezbędne składniki i przygotować wywary straw. Jednak zanim to zrobimy, no to ubierzemy Geralta, dlatego że po tym jak ostatnio pili, no to stracił. Po prostu zdjął wszelkie ubrania. Więc teraz go na szybko ubierzemy. Tutaj oczywiście w ten ekwipunek szkoły kota. Sporo tych rzeczy tutaj w Kaer Morhen pozbierałem. Mam nadzieję, że niedługo będę miał okazję to posprzedawać. Jeśli chodzi o miecze, to już nie pamiętam. Ostatnio miałem te unikatowe uzbrojenie. Chyba to w tym momencie najlepsze. No dobra. Jeszcze kusza ewentualnie. Dobra, to wiecie co, już pozostałe rzeczy, tutaj widzę eliksiry, jedzenie, zrobię sobie później. Na razie nie traćmy czasu, tylko podejdźmy tutaj i zbierzmy te składniki. Proszę bardzo, tutaj mamy jakieś. Płyn rdzeniowy widłogona, gruczoł jadowy mantikory, język bruksy albinosa, przestęp. No to akurat już nieważne chyba. Uważ wywary straw. Czyli rozumiem, że w alchemii, tak? Dokładnie. Podanie tych eliksirów rozpoczyna proces mutacji organizmu człowieka w organizm wiedźmina. Taki jest plan Yennefer, żeby przynajmniej pierwszy etap tej próby traw, czy jak to tam się nazywało, wykonać i w ten sposób Uma miałby zostać odczarowany, czyli zobaczylibyśmy, kto naprawdę stoi za tą karykaturalną postacią Umy. Zanieś eliksiry Yennefer. No kurczę, naprawdę? Jestem strasznie ciekaw, kto to taki. Mam pewne podejrzenia, ale na razie nie będę nic mówił. Zobaczymy. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z hako rośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Biedny. Będzie cierpiał. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Kurde, przykre to trochę. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Tutaj teoretycznie mamy coś takiego jak przerwijmy to. Wezmę tę opcję, podejrzewam, że po prostu Geralt powie, żeby to przerwać, ale Yennefer i tak uzna, że nie ma innego sposobu, więc wykorzystajmy zwyczajnie ten dialog. Słuchajcie. Musimy to przerwać. Wtedy Uma umrze na pewno. Bardzo bolesną śmiercią. Yennefer ma rację. Odkręcaj kolejny zawór. No właśnie, tak myślałem. Musimy to zrobić. Oesicefen! Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by...
Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. No to potrzeba sporo cierpliwości. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri, jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Szczerze mówiąc, nie wierzę, że to jest Ciri. Yennefer wie, co robi. To na pewno. Ale czy my wiemy to, co ona? Mówiła ci, jaka jest szansa, że to się uda? Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Nie obraź się, ale wolę, żeby to zrobił Geralt. Tak myślałem. Rozumiem. Też bym wolał, żeby to był Geralt. Kilka godzin później. Eskel już przysnął. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Ej, Yen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Mogę cię uszczypnąć. Może później. Teraz mów do mnie. Opowiedz mi coś. Nie ma co się jej dziwić w końcu, kurczę, tyle godzin musi utrzymywać to zaklęcie. Okej, możemy wybrać, którą historię jej opowiedzieć. Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie, nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian. Przekładanka, źle. Tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. A już nigdy jej nie... Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko, przygotuj filakterium. Oho, to chyba ten moment. Nawik, Sigir. Kaniatat, Nevit, Sivir, Koal, Arriva, Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho! Słuchaj. Koal. Kaniatat. Nevit Sivir. Koal, Kaniatat. Nevit. Arriva. Endir. Geralt, otwórz filakterium. Kaniatat. To chyba ten elfi mag, tak mi się wydaje. Ten, który towarzyszył Ciri. No, chyba tak. Oczywiście. Avalach, znasz go? Elf NL, jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta. Wyspa mgieł.
ale nie jest tam bezpieczna. Dziki Gon. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi, starszej krwi, żeby otworzyć bramy. Nie możemy do tego dopuścić. Gdzie jest ta wyspa mgieł? Wszędzie i nigdzie. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arvenzir. Na Skellige. Płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz się. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze. Kwestia czasu. Ale poza wyspą. Zwietrzy trop. Od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji, źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... Rozumiecie? No kurde. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Co sugerujesz? Ciri nie może uciekać w nieskończoność. W końcu powinie jej się noga, a drugiej szansy nie dostanie. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście, poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię. O kurczę, czyli będziemy musieli faktycznie sprowadzić ludzi, którzy nam pomogą. Dobrze, sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. Same. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. O kurczę. Naprawdę wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej odnalezienia Ciri. Uaktualniono wpis o Yennefer. Za chwilę wam to pokażę. Jeszcze Uma oprócz tego. I Avalach. Zadanie zaktualizowane. Tak naprawdę zakończone. Okej. Czekamy jeszcze. Nowe zadanie Wyspa Mgieł. Towarzysze broni Skellige. Ach tak, musimy pogadać z konkretnymi osobami, żeby ich właśnie przekonać do przyłączenia się. Towarzysze broni Nilfgaard z Emhyrem, wow. Towarzysze broni Velen. Zadanie zakończone? Ciekawe czemu. Czekajcie, aż sobie zobaczę.
A, bo może chodzi na przykład o Keirę Metz, którą już zabrałem do Kaer Morhen, tak na marginesie, i tutaj jeszcze nie spotkałem, ale zobaczmy zakończone zadania i spróbujmy to odnaleźć. Mam nadzieję, że znajdę dość szybko, no bo jednak dużo tych zadań już wykonałem. Tutaj. Dokładnie. Czyli Keirę trzeba było po prostu przywołać tutaj. I te zadania są nasugerowane poziom 22, czyli będziemy mogli teraz zająć się trochę innymi zadaniami, bo skoro jest tu sugerowany poziom 22, to bodajże jeszcze na 27 poziomie mogę to wykonywać. Tak więc jest ok. Myślę, że zanim wydostaniemy się z Kaer Morhen jeszcze, to udamy się do tego bastionu, gdzie mamy go zbadać, używając kaganka Keiry. Pamiętacie, że ostatnio byłem w tym bastionie i tam spotkałem upiory. Najwyraźniej coś tam niedobrego się wydarzyło, więc trzeba to będzie na pewno sprawdzić. Tak, jeszcze patrzę na inne questy tutaj. Dobra. Mogę tutaj pogadać za Wallachem? Tak. Nie za bardzo, ale jeszcze pokażę wam oczywiście te wpisy. Tutaj mamy Wallacha właśnie. Oprócz tego zaktualizował się jeszcze wpis o Umie. Tutaj możecie sobie poczytać, zatrzymując film. No i jeszcze Yennefer z Wengerbergu. Dobra, kolejna część. I jeszcze jedna część. I tutaj sam dół. Dobra, to by było chyba na tyle. Eskel, Jakieś ciekawe zlecenia ostatnio? Ostatnio to nie, ale z pół roku temu w Krejden na uroczysku ubiłem Manticore. Szybka była jak sukinsyn. Nawet mi medalion nie zdążył drgnąć, jak wyskoczyła z zarośli. Blizny nie będę pokazywał, bo już za duży na to jestem. Dużo ci chociaż za nią zapłacili? Nic. Kiedy przyniosłem jej łeb do wioski, sołtys na wszystkich bogów przysięgał, że pierwszy o potworze słyszy. A co u ciebie? Poza tym gryfem, to co zwykle, nekery, gule i utopce. Będzie już z rok, odkąd trafiłem na Manticore. Bywaj. No dobra, zawsze chciałem zobaczyć, czy można porozmawiać, więc sprawdźmy również innych. Najpierw Lambert. Możemy pogadać? O co chodzi? Na razie. Trzymaj się. Tamten temat już miałem wykorzystany. Teraz Yennefer. Geralt? Okej, o tym też już rozmawialiśmy. Dzięki. Dobra, czyli wygląda na to, że za bardzo jednak sobie nie pogadamy. Jeszcze ewentualnie Vesemir, o właśnie. Tak? W czym rzecz? Widziałem się z Imhyrem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. I miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. A czarodzieje byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. Na razie. No dobra, to chyba by było na tyle, póki co. Lecimy w takim razie do wyjścia. Zdaje się, że to było z tej strony. No i spróbujemy udać się do bastionu. Oczywiście nie będziemy tam szli pieszo, tylko skorzystamy sobie z drogowskazu, bo tutaj jest przed wejściem do Kaer Morhen. Wtedy od razu się przeniesiemy pod bastion, tak będzie, myślę, najlepiej. Dobra, jeszcze tutaj kawałek się szło. Przy okazji sobie jeszcze ulepszę bronię. Ale naprawdę, kurczę, fabuła się fajnie rozkręca. Oczywiście ja, żeby to jakoś równoważyć z zadaniami pobocznymi, które chcę też wykonywać i za które chcę dostawać punkty doświadczenia, no to muszę właśnie od czasu do czasu wykonywać trochę zadań głównych, trochę zadań pobocznych, tak na zmianę, żeby tutaj niczego nie stracić. Dlatego właśnie teraz troszkę znowu się zajmiemy poboczniakami i później, jak wbiję jakiś wyższy poziom, kiedy to już będę miał taki praktycznie ostatni poziom, kiedy dostanę jakieś punkty za te zadanie główne, fabularne, na sugerowany poziom 22, to wtedy właśnie poszukamy, spróbujemy zwerbować tych towarzyszy broni. A później co? Udać się na Wyspę Mgieł, to już naprawdę niedługo. No i dobra, przenosimy się do bastionu.
I tutaj właśnie tego kaganka Keiry trzeba użyć. Ach tak, miałem jeszcze przydzielić sobie te przedmioty różne. Kurde. To teraz będzie tak, ulepszona jaskółka. Do górnego slotu chcę mieć jakieś jedzenie. Dobra, teraz dalej. Petardy. Których ja używałem? Tego nie. Tego nie. Tego też nie chcę. Ulepszony kartacz na pewno był. I księżycowy pył chyba? Czy gwiazda tańcząca? Gwiazda. Dobra. Dalej, kieszenie. Tutaj na pewno pochodnia. No i może być właśnie ten kaganek Keiry. On będzie w przedmiotach fabularnych. Tutaj mamy jeszcze wywary straw jako nowe. I magiczny świetlik, który dostaliśmy od Avalacha. Ale dobra, nas interesuje w tym momencie ten kaganek. No i to by było na tyle. Kurde. Ajajaj, straciłem znowu pochodnie. Czekajcie, jeszcze raz. Tutaj ma być. No i okej. Teraz możemy użyć kaganka. I zobaczymy, czego się tutaj dowiemy w tym miejscu. Trzeba poszukać jakichś duchów. Chociaż powinno to być w jakimś miejscu oznaczonym raczej. Wątpię, że muszę tak wszędzie tego szukać. Tutaj w ogóle tyle szczurów. Dziwna sprawa. Czekajcie, najpierw się rozejrzę faktycznie w ten sposób. I teoretycznie powinien być widoczny taki zielony obłok. Kolebiesz się na boki jak trzcina na wietrze. Co to ma być? Głowa równo. Trzymaj gardę. Szybciej, szybciej. No dobra, mieliśmy tutaj jakiegoś ducha wiedźmina. Zobaczymy dalej. Kolebiesz się na boki jak trzcina na wietrze. Co to ma być? Głowa równo. Trzymaj gardę. Szybciej, szybciej. No dobra, nie musimy tego ciągle odsłuchiwać. Szukamy dalej czegoś ciekawego. Może tutaj. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Dobra, to by było na tyle. Idziemy dalej. Tutaj jeszcze tego nie otworzyłem. No i niestety, kurczę, mam już przeciążenie. Użyjmy odwaru, żeby jeszcze troszkę zwiększyć limit. Dobra, ale po wykonaniu tego zadania trzeba będzie właśnie wrócić się do Nowigradu albo Velen i tam sprzedać te niepotrzebne rzeczy. Dobra, gdzie tu jeszcze możemy coś znaleźć ewentualnie? Jednak nie jest to za bardzo chyba oznaczone. A nie, tutaj mamy. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się raną, jak pozwolę odłożyć miecze. Ciekawe, kurczę, co to za wiedźmin? Pewnie się tego niedługo dowiemy. Szukamy dalej. Jednak są takie jakby gwiazdeczki, gdzie możemy właśnie użyć tego kaganka. Potem możemy poznać takie miejsce. No ale co, tutaj teoretycznie już niczego chyba nie widzę. A, tu jeszcze mamy. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym, ale musi umieć użyć każdej broni. Berdysza, radziaka, procy. Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z łuku. Kto chybi do tarczy, robi 50 pompek. Kto trafi tylko 20, ruchy. Po bastionie krąży duch chłopca, który tu trenował. I który tu zginął. Muszę pochować jego szczątki. Może wtedy odejdzie. No dobra, tutaj są jakieś kości, ale najwidoczniej to nie jego. Szukamy w takim razie dalej. Przez chwilę pomyślałem, że może tutaj mamy okazję widzieć, jak to Geralt trenował jako mały chłopiec, ale jednak chodzi o innego chłopca. Właśnie jestem ciekaw, kim jest ten wiedźmin, którego trenował, bo po głosie wiadomo, że to nie jest ani Vesemir, ani Lambert, ani Eskel. Przynajmniej tak mi się wydaje, chyba że to naprawdę już dawno temu było. I może to był jakiś młody Vesemir, no trudno powiedzieć. Raczej wątpię.
Zresztą to teraz nie jest najważniejsze w tym queście. Teraz musimy odnaleźć te szczątki chłopca i tutaj na razie ich nigdzie, kurczę, nie widać. Rozumiem, że powinny się świecić na czerwono raczej. A, czekajcie, może tutaj na górze. Mamy mur. Chociaż z drugiej strony, co by to robiło w takim miejscu akurat? Tu jest też jeszcze wejście. Wchodzimy. No i proszę, jednak. To pewnie jego duch krąży po bastionie. Może odejdzie, jeśli pogrzebie kości. Szczątki chłopca. Pochowaj kości chłopca. Okej, w innym miejscu najwyraźniej. I tutaj mogę jeszcze użyć kaganka Keiry, patrzcie. Dowiemy się pewnie, jak zginął. To będzie ciekawe. Róg, coś się dzieje, coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie. Włazić między skały i mordy w kubę. Widły. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. No. Rzeczywiście zabity widłami, przebity widłami. Czekajcie, podnieś kości chłopca. Czemu mi to jeszcze pokazuje, skoro już to podniosłem? Dobra. Może dlatego, że dopiero później sprawdziłem tym kagankiem Keiry. Nieważne, wyjdźmy teraz stąd. Nie wiem, czy tutaj tą drabiną przejdę jeszcze, czy normalnie zeskoczyć. Dobra, amortyzowałem upadek. Piory, tylko próbowałem nie powstrzymać. No tak, to było do przewidzenia. Już wcześniej walczyliśmy z upiorami. Teraz kolejne. Dobra, zapraszam. Ładnie, jeszcze ten. No, jeszcze na zewnątrz jakieś, kurde, się kręci jeden. Czekajcie, chyba z tej strony. Dorwać go. Nie uciekaj, nie uciekaj. Możesz, kurde. Okej, oberwał. Podnieśmy wszystko. No i tutaj mamy pochować te kości, jak rozumiem, tak? Ale nie, to na górze. Nie, tutaj jest podnieś, a pochowaj tam. Dobra. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie zepsuje. No bo ciągle jest widoczny cel podnieść kości chłopca, mimo że je mam. Ale raczej nie, raczej jak już pochowamy, to wtedy się quest pewnie powinien zakończyć. Chyba że jeszcze coś się stanie. Spal ciało. Trzymaj się, mały. Porozmawiaj z myszoworem? A, Boże, bo to mi się zmieniło teraz zadanie. Myślałem, że jakimś cudem myszowór się tutaj pojawił i muszę o tym z nim porozmawiać, ale nie. No dobra. Całkiem ciekawa historia, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jako osoby, która czytała książki. Zawsze jest fajnie się właśnie czegoś dowiedzieć więcej o Kaer Morhen i tak dalej. Wiem z waszych komentarzy, że tutaj jest jeszcze kilka różnych zadań do wykonania w tym Kaer Morhen, tylko że po prostu trzeba w określone miejsca na mapie się udać, żeby je aktywować. Na pewno prędzej czy później to sprawdzę, aczkolwiek widzę, że zadania w tym Kaer Morhen są jednak na trochę wyższy poziom doświadczenia, to znaczy nie wyższy niż mój, ale jednak jest wiele zadań, które jeszcze chciałbym wykonać najpierw. Na przykład tutaj mamy 21 poziom, tutaj 22, więc myślę, że warto najpierw od nich zacząć, żeby po prostu zgarnąć za nie jak najwięcej punktów doświadczenia, bo niedługo też się wyszarzą. Tak więc tym się pewnie będziemy zajmować w następnych odcinkach, do których już teraz was zapraszam, a tymczasem żegnam się z wami, do usłyszenia.